Drodzy Państwo, jeśli Wasz trening podczas świąt wyglądał raczej tak, to teraz w każdym domu należy troszeczkę inaczej poćwiczyć, żeby zgubić to stąd. No dobrze, to ja w takim razie odbiję piłeczkę na to, co powiedziałaś. Dzisiaj jest Światowy Dzień Sportu i my oczywiście nie mogliśmy obok niego przejść obojętnie. Fitball. Ciekawe, czy słyszeli Państwo o tejże dziedzinie sportu. Ta piłka oczywiście jest tylko drobną podpowiedzią, na czym polega ta dyscyplina, ale konkretnie wytłumaczy nam, proszę bardzo, tak, fitball. Co to jest? Czy wystarczy usiąść na piłce i wszystko jest gotowe już i pozamiatane? Samo to, że usiądziesz, raczej ci nie korzystać i ten trening jest również bardzo... Albo ktoś nam zasponsoruje, też może być i ta opcja. Tak, na przykład. Psajkiem, ale zawsze te piłki kojarzyły mi się raczej z aktywnością fizyczną skierowaną do kobiet. Czy możemy to odczarować? I do kobiet w ciąży bardzo często, kobiet w ciąży. Drogi Tomku, że najgorzej jest gadać o sporcie po prostu tylko o nim rozmawiając, a nie pokazując. Więc zaprezentuj, ja później też spróbuję swoich sił, chociaż rozumiem, że te piłki też są do wykorzystania. Nie jest to tylko element scenograficzny. Okej, więc dajesz sobie piłeczkę pod nogi, mamy pozycję pompki. A, czyli praca na ciężarze własnego ciała. I widzisz, jak ja mam wsparcie w pracy? Okej, spróbuj. Uwielbiam ta dziewczyna, ale nie doceniam. Pozycja pompki. A siedź, dobra. Dobra. Może wystarczy, bo będziesz rozkręcił się. No właśnie, bo ja zaraz do domu muszę w takim razie uciekać. I mamy też, to było ćwiczenie dosyć mocno obciążające. Jak teraz chcemy kupić taką piłkę, to na przykład mam wrażenie, że ta jest trochę twardsza. Ta piłka jest twardsza, ja takie preferuję. I nieco mniejsza, a ta jest bardziej miękka. Zgadza się. One są też z różnych tworzyw, jak zauważysz. Ta ma takie bąbelki troszeczkę, gdzieś tam w strukturze ta nie ma. Ona jest taka bardziej balonowata. Jeśli chodzi o średnicę i rozmiar, tu chodzi o wzrost. To ja jestem dosyć wyższa osoba. Wysoką kobietą, czyli jaką powinnam mieć piłkę? Jaką powinnaś mieć piłkę? Trzeba było sprawdzić rozmiar. Generalnie posty w kolanach, tak dobieramy piłkę. I tutaj tak oglądowo możemy sobie jeżeli to tak dobrać. Jeżeli chodzi o miękkość piłki. Ci, którzy mają tę chyba teraz przyjemność chodzenia do biura, albo nawet pracują przy komputerze w domu, to nawet kobiety naprawdę mogą siedzieć nawet w obcasach na tej piłce, dlatego że jest to... jest świetny pomysł. Generalnie, bo jest to miękkie siedzisko. Nie, zupełnie nie. Tutaj mamy do czynienia, ja się zmienia na zasadzie delikatnych mikroruchów bocznych. Oczywiście, musi się utrzymać sam, prawidłowo, natomiast świetnie to wpływa. Początkowo jest to ciężkie, niewygodne. Tak się siedzi, po jakimś czasie jest niewygodnie. Po prostu lepiej się rozwalić na oparciu.